Cześć, z tej strony Kasia i Berkus, a wy znajdujecie się na kanale na Ogrywamy. Na takim dziwniejszym. Dzisiaj testujemy nowe możliwości nagrywania. Tja. Jesteśmy face to face, jak na prawdziwy pojedynek przystało, z racji tego, że chcieliście, żebyśmy nagrali gameplay Epika, to postaramy się to zrobić najlepiej, jak umiemy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja gram dzisiaj złymi i dzikimi, a Łukasz gra... dobrymi i tymi drugimi. I tymi drugimi. Ładnie się zaczyna. Dobrymi i światłymi. Przed w ogóle rozpoczęciem rozgrywki jeszcze raz dziękujemy za udostępnienie gry w wydawnictwo UV Games. Tak. I jeszcze jedną rzecz, którą tutaj widzicie, to jest piękna mata od sklepu Gembox. Jeszcze świeżutka przyszła do nas dzisiaj. Jeszcze ciepła, tak. Jeszcze ciepła. Tutaj wszystko jest, wszystkie grafiki są ich autorskie, więc warto sobie taki prezent zrobić, jeżeli... Jakby ktoś nie wiedział, tu jest strona zła. Czy ja mogę skończyć nie, swoją... Nie, nie możesz. Tu jest strona zła, tam jest strona dobra, dlatego jest tak ułożone. Tutaj mamy miejsce na nasze monetki, tak? Jak ją odwrócimy, to będzie księżyc, jak nie, to jest słoneczko. Tutaj mamy liczniki życia. Ale że ja jestem sobą, to będziemy używać Life Canterów, ponieważ jest dużo łatwiej. Life Canter to żyćko, jak to mówi moja żona. Nie, on tak mówi. I tutaj mamy miejsce na tak zwane tokeny. Myśmy sobie tu rozdzielili na dwie grupy. Te będą dla złych, te będą dla dobrych, więc muszę je przemienić po prostu. One są dwustronnymi kartami. Jeżeli macie już Epika w swojej kolekcji, to na pewno o tym wiecie. Jeśli nie, to już Wam to pokazuję. Zombie jest dwustronnym znacznikiem z wilkiem, a demon jest dwustronnym znacznikiem z człowiekiem. Tak jest. Dobra, gadając z Marcinem z Stowarzyszenia Gier Planszowych Gambit Gliwice, w końcu się nie pomyliłem, rozmawialiśmy, jak zrobić tą pierwszą rozgrywkę w Epika i doszliśmy do wniosku, że są dwa typy. Albo zrobić tą pierwszą, najpierwsiejszą rozgrywkę, o której mówiliśmy na naszej recenzji, jeżeli jej nie widzieliście. W tak zwanym szybkim starcie jest dostępna. Tak, jeżeli nie widzieliście tego naszego materiału, bardzo prosimy o to, żebyście nadrobili. Nie zrobimy tego, bo to będzie zbyt szybkie, zbyt mozolne, tamto zrobicie w 5 minut sami, a my pokażemy Wam, jak wygląda prawdziwa rozgrywka, więc Kasiu, tasujemy karty. Uprzedzam, że mogą pojawić się nieco zerolne słowa i gesty z mojej strony. Na przykład braść, na przykład włącznik. Dobra, kto jest pierwszym graczem? Oj, nie wiem, rzućmy monetę. Srebrny czy złoty? A, złoty. Uwaga. Złote obrączki. O! No, sorry. Srebrny. Dobra, czyli ja jestem pierwszy. O, tutaj mamy jeszcze miejsce na nasz deck, czyli to, skąd będzie dobierać. Tutaj mamy miejsce na discard. Dobra, zanim przystąpimy do gry, to chcielibyśmy Wam przypomnieć pewne ważne pojęcia, które będą tutaj używane. Karty ze zrywem będziemy mogli zagrywać normalnie tak jak każdą inną kartę czempiona, tyle że będzie on dostawał taką moc, że w momencie jego wystawienia będzie mógł od razu atakować. Kartę z zasadzką będziemy mogli zagrywać w takim nieprzyjemnym dość czasie dla naszego przeciwnika, bo w momencie, gdy będziemy się bronić. Czyli jeżeli zagramy kartę z zasadzką w naszej turze, kiedy się bronimy, wtedy w kolejnej swojej już turze będziemy mogli ją wykorzystać do ataku. Jeżeli oczywiście ten bohater dożyje do tej kolejnej tury, ale to co innego. Mamy 30 życia, ja jestem pierwszym graczem. Deklaruje. Ja chciałam jeszcze powiedzieć coś. Co chciałaś powiedzieć? No. Że są karty z lotem, które można blokować tylko lotem i że jest coś takiego jak hołd i to będziemy odpalać natychmiast po wyłożeniu karty. I w sumie chyba tyle. Czy coś jeszcze? Aha, jeżeli tak. Łapiemy czempiona, to on spada na discard, a jeżeli będziemy wypędzać cokolwiek, jakieś karty czempionów, to one będą lądować na spodzie naszego deku. Ajajaj, to nie jest Legacy. Dobra. W ogóle dajcie znać, co myślicie o tych grach Legacy, ale to... Dobra, nie ten temat dzisiejszego dnia. Dobrze, czy ty robisz... Ciężkie słowo na my. Mulligan. Mulligana, czy nie robisz mulligana? Muszę sobie przejrzeć talię. W mulliganie chodzi o to, że jeżeli na przykład twierdzicie, że karty, które aktualnie dostaliście na rękę, nie bardzo Wam posłużą w tej turze, możecie odrzucić dowolną ich ilość na spód swojego deku i dobrać tyle, ile odrzuciliście, ale w zamian za to musicie się troszkę osłabić. Tyle, ile kart odrzucicie, tyle będziecie musieli sobie życie odebrać. Już patrzę. Ja mulligana nie robię, twierdzę, że świetnie sobie ustawiłem karty przed nagrywkami. Kto to powiedział? Nieważne. Niczy w siedmiu językach. No to ja też nie robię. Dobrze.
Więc zaczynamy rozgrywkę. Nie wygra lepszy. Łukasz jest lepszy w tą grę, także trzymajcie za mnie kciuki. Proszę mi dodać otuchy w komentarzach. Dobra. Zagrywam podniebnego wąża. Płacę jeden. Lota odwalił. Płacę jeden pieniążka. On ma lot i zryw. Zryw mi mówi o tym, że będę mógł od razu ciebie atakować, więc... O, to za kluska. Atakuję. No, widzę, i że szybko stop. Skończymy tą grę. I... twoja tura. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Złam wybranego czempiona. Gracz, którego tura teraz trwa, zyskuje 5 punktów życia. Ojej! Nie możesz zyskać 5 punktów życia, bo nie możemy się overkillować. A on spada. Nie możemy? Nie możemy. O ty, dobra. Okej. Okay. Tak? Przetrwałam pierwsze starcie. Nawet wiesz, to był dopiero początek początku niuniuniek, także... Dobrze, to zróbmy tak. Zagrywam pana kapłana wojennego. On ma koszt 0. W hołdzie mam umieścić 2 znaczniki ludźków. Proszę jeden, proszę drugi. Zrobię sobie miejsce. Proszę. Dodatkowa informacja jest taka, że te wszystkie znaczniki, które będziemy tutaj zagrywać, są też czempionami, więc jeżeli będziecie mieć w kartach informacje złam czempiona, wypięć czempiona i tak dalej, to również możecie to zrobić z danymi znacznikami. I dodatkowa informacja jest taka, że oni nie spadają na wasz stos kart odrzuconych, tylko wracają do puli. Tak. Kasiu. Że ja mam się bronić? Przecież ja już jestem biedna jak mysz kościelna. Bardzo dobrze. No to ja pasuję. No, ja też pasuję. I to jest. I twoja, ja mogę teraz też pasować. Jest twoja tura. Nie miał zasad, przepraszam, nie miał zrywu, więc nie mogłem cię atakować, więc tura przechodzi do ciebie, gdzie ty tutaj wilk idziesz. Ja teraz dobieram kartę z racji tego, że to jest moja pierwsza tura. Łukasz nie mógł dobrać, no bo tak jest w zasadach napisane, że nie może tego zrobić. A, i jeszcze odświeżamy sobie monetki. Jup. Ja sobie na razie zagram cyklopa, który ma zryw i kosztuje mi 1 punkt, będzie atakował w Łukasza 12, życia. A będzie się bronił za 17. I tutaj jest i dobra, i niedobra strona tej gry, bo ja na przykład jakbym teraz chciała zaatakować rozcieczonym cyklopem, to Łukasz może mnie zablokować i ten nadmiar obrażeń nie pójdzie w niego, ani w jego innych czempionów, tylko mi po prostu przepadnie. Eter. Także to jest z jednej strony dobre, z drugiej strony niekoniecznie. Więc ja spróbuję zaatakować tym rozcieczonym cyklopem, chociaż boję się, że może mi się to nie opłacić, ale atakuję. Bronię się panem Widziałem, człowiekiem. Że tak zrobi? No dobrze, no to pan człowiek ci spada. On jest wyczerpany, czyli nie mogę go już użyć w tej turze. I teraz mogę znowu coś sobie zagrać, bo ta gra jest o tyle śmieszna, że można sobie zagrywać w kółko. No to źle to przemyślałam, ale dobra. No. Na razie tą kartę sobie zostawię, ale myślę, że tą panią będę mogła sobie zagrać, chociaż ona jest słaba na teraz. Hołd. Wypędź do 3 wybranych kart ze stosu odrzuconych przeciwnika, czyli ten pan ląduje na spód. I umieść w grze po jednym znaczniku zombie za każdego wypędzonego w ten sposób czempiona. Wypędziłam tylko jednego czempiona, ale ten zombie jak przyłącza się do mojej armii. Nawet przyłącza się do mojej armii. Nawet się przyłącza, no. No i teraz jest Łukasza kolej. Okej. Okay. Ja... Już nie masz pieniążków. Używam oddział szturmowy, który kosztuje 1, ma zasadzkę i zryw. Twoi dobrzy czempioni utrzymują w tej turze. O, spaliłem, trudno. Trudno się mówi. Plus 4, trudno. I zryw. Teraz nie możesz go wykorzystać, bo jesteś broniącym się. Tak jest. Więc pasuje. Dobra, no to ja też pasuję i kończymy tą turę i... Cyklop ci wraca do... Tak, cyklop może brać udział w blokowaniu.
Okej. Okay. Coś mu doszło dobrego. No. Nie umiałby grać pokera. No. No dawaj, dawaj. Jestem ciekawa, jak to się skończy, bo na razie mamy po 30 punktów. Coś nie chcesz przegrywać. Przegrywam pana imperialnego dowódcę. Kosztuje mnie 1. Pozostali twoi dobrzy mają plus 3. Pozostali, czyli nie ten, okej. Okay. I hołd, dobierz kartę. Okej. Okay. I atakuję człowiekiem. Okej, okay, dobrze. A może on jest dobry? On jest dobry. Ej, demy, ty dobra, no to trudno. To już obróciłam, nie będę się sprzeczać. Mhm. I on ile ma? 4 on do... ma 4 do 4, 1. 4, dobra. 4 do 2 moich, mhm. Czyli i tak ci spada, no. Bo nie tak. Masz do tarczy. Mhm. I... A to poczekaj, bo jeszcze ty, bo stop, poczekaj, ja jeszcze mogę zagrać kartę wydarzenia. No to dawaj. Ja jeszcze mogę zagrać kartę wydarzenia, bo to, że zblokowałam. Tutaj powinniśmy poczekać, znaczy my jesteśmy takie raptusy, że robimy, a później dopiero czasami myślimy w takich grach, ale patrzę, czy jest coś, co ja bym chciała. No na razie dobra, załóżmy, że to był mój, nie będę kombinować, to był mój koniec. Teraz ty, decyzja. Okej. Okay. Atakuję kapłanem wojennym. No to ja się nie bronię. Nie bronisz się. Wezmę sobie te obrażenia, czyli będę miała 25, proszę bardzo. Mhm. No to ja pasuję. No to ja też pasuję. Alright. Dziwne, że nie wybrałaś pieniążka, no ale... Twoja tura. Możesz już wracam sobie wrócić. Wracam sobie pana kapłana. Kurczę, nie bardzo mam co zagrać. Bardzo dobrze. Wydaję pieniążka, żeby zadać po 7 obrażeń każdemu czempionowi i graczowi łącznie z tobą. Czyli tobie też. Czyli ja sobie wezmę 7 i zadaję po 7 obrażeń twoim czempionom i tobie też. Okej. No to pięknie mnie załatwiła. Ja tu miałam 25. I teraz trochę mam taki dysonans, że tak powiem. Ciężkie słowa. No. Bo rozumiem, że rozumiemy tą kartę w ten sposób. Po 7 obrażeń każdemu czempionowi i graczowi, łącznie z tobą, czyli to mi powinno spaść. Tak. Dobrze. No tak, tak, tak. Czyli on ma 7, tak? Dalej jest moja tura. Mhm. Ale tak, pieniążka już nie mam, to mogę sobie zostawić na później, więc pasuje. Albo w sumie nie, poczekaj. Ja mogę cię atakować, co ja robię. Atakuję cię, kochanie. Proszę bardzo. 12 w ciebie. Dobra. Odłóż wybranego atakującego czempiona na wierzch jego talii. Na wierzch talii właściciela. Zapraszam. Tu. Dobrze. Ile ty masz życia? 23. Dobra. To ja pasuję. Pas. Dobra, odświeżamy. Nie gadaj nic teraz. Czyli dobrze zrobiłam z tym, że tak? Że wszystkich tych czempionów, mam którzy... Farta. Co? Czemu? Potem ci pokażę. Nie, to nie jest fart. Dobra, zaczynam ja. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Ju, 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 ju.
Dobrałeś kartę? Tak, dobrałem kartę i niestety muszę zagrać pana burzowego smoka, wydaje jeden i on ma hołd zadań pod dwa obrażenia dowolnej liczbie celów. Jesteś moją dowolną liczbą celów, więc... Super. Pan burzowy smok. Okej. Okay. Twoja tura. On ma lota za 9. A ja sobie chyba zbuduję trochę talii. Dobierz dwie karty. Mhm. Szkurczaki. Na patyczku. Takim malutkim patyczku. No, teraz twoja kolej. Pas. Pas. No to przechodzimy do mnie. Zgadnij, co zagram. Po prostu. Możesz zgadywać. No. Dawaj. No jak już tak bardzo chcesz. Zagrywam rozświeczonego olbrzyma za 12 i nim od razu atakuję, bo ma zryw. Atakuj. No to zadaj sobie 12 obrażeń. Patrzcie, patrzcie, jak mi się rączka trzęsie, że muszę 12 odjąć. 11 życia. Ale bida jak czapka. I zagrywam sobie leśnego olbrzyma, przygotowuję go na późniejszy czas. I teraz jeszcze myślę, ale na razie tyle. Pasuje. Okej, okay, pasuje, więc wybieram kartę. Please! Jest! Teraz tak. Tutaj jest ciężka matma. Serio? Naprawdę serio? Dobra. On jeszcze nie widział moich kart. Ty nie widziałaś moich. Dobra. Zagrywam pana. Nie zagrywam pana. Zagrywam pana. Hołd wypędź wybranego wrogiego czempiona. Proszę mi to wyrzucić. Dobrze. I atakuję. No to ja zagrywam sługę mroku za 1. On ma lot i zasadzkę. No by go jasne. Zadaj 3 obrażenia wybranemu czempionowi i zyskaj 3 punkty życia. Ten pan spada, a ja zyskuję 3 punkty życia. Nie gram z nim więcej. Nie proście więcej o tego typu odcinki, po prostu nie ma szans. I tym panem blokuję, żeby była jasność. Mhm. Okej, okay. No to tamten pan ci spada. Ten pan przeżywa. No i żeby było śmieszniej, albo nie, pas. To pas. Czy ja grałem kartę za 1? Tak. Grałem, nie odwróciłem, ale już teraz odwracam. Karta pierwszego pana gracza jedzie do ciebie. Tak. To jest dobre. To jest dobre. Tak, w tej piosence. A, kopłem kamerę. Zagrywam snujący się koszmar. Hołd, umieść grze znacznik demona. To będzie głupie, co teraz zrobię. Albo tego nie będę robić. Ty masz tamten. To ja pasuję. Pasujesz? Tak. Okej, okay, pas. Okej. Okay. Muszę sobie sprawdzić discard, ponieważ mam fajny pomysł, tylko kurczaki nie wyjdzie. Kurczaki na wacie. Dobra. Łukasz. No już. Dobra, trudno się mówi. Oddam ci, żeby nie było. Tak, używam pani kronikarki, która ma zasadzkę i ma hołd przynieść wybraną kartę ze swojego stosu kart dorzucanych na rękę. Zapłać za panią kronikarkę. Tak. I biorę pana łowcę. A co ci łowca dało? Mogę zobaczyć? No, tak, oczywiście, już wypędź kartę wybranego wrogiego czempiona. Dobra. I on był za ile? Za 1? Za 1. Okej.
I tyle. To ja też tyle. O, ciekawe. No. Proszę sobie odwrócić monetkę, ja dobieram tak. Kartę na rączkę. Tak. Patrzę. Muszę sobie wszystko przekalkulować. Nie wierzę. Jasne, że tak. Dobrze, więc atakuję leśnym olbrzymem w pierwszej kolejności. No to niedobrze, ponieważ wypędź wybranego czempiona o koszcie zero. Co goś mi wyjechał tym? Wypędź. Wypędź. Hop. Nie wróci do ciebie na rękę zbyt szybko. A ja bym się tak nie cieszyła. No to atakuję tym. No to muszę. No musisz. A dawaj tego asa z rękawa. Co tam masz? Nie mam nic. Nie mam nic w ogóle. Nie mam nic. Nic w ogóle. Nie. Zadaj po 3 obrażenia wybranemu graczowi i każdemu z jego czempionów. Ten ma 3 i ty masz 3. Czy ty właśnie mnie zniszczysz? Nie no. 3, mam 8. Ten ci życia. Spadnie, bo tak jakby ma już 3 mieczyki i ten mu doda 8, tak? Chyba, że się jakoś wybronisz. Tak, mój też spadnie, ale. Nie. No to ściągamy, tak? No. I dobrze. I. Na razie chyba jeszcze mogłam tym zaatakować, ale ty mi tego zdejmiesz. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Pasuje. Pas. Dopieram kartę. Please be good, bo przegram. Jakieś tu kłaczki. Dalej zostałam z tą jedną kartą na ręce. Ona jest taka mocna, że nie mogę jej teraz użyć. Dobra, muszę coś wymyśleć teraz. Co ja tu mam? Dobra, coś muszę wymyśleć, żeby się odkuć. Dobra, idziemy. Zagrywamy transmogryfikację. Świetli czempioni otrzymają w tej turze plus 2 i wszyscy inni czempioni otrzymują minus 2. Atakuję cię kranikarką. Stracić 7 punktów życia, czy obronić się demonem? Nie 7, 9, tak? Stanie ci tycha, jak to mówił Blacha. Dobra, no to spada. Pan. Nie zagrywasz już nic więcej, nie zagrywam. Nie zagrywam. Na razie. Dwie karty dobierz. Ładała teraz. Dobra, czyli to mi spada. Teraz swoja kolej. To pozwól, że ci przyłożę tutaj, a ty się zastanawiaj. Dobrze, pas. Dobra. 8 HP tylko. Zagrywam oszczepniczkę za 0, a jej hołd mówi o tym, żeby zadać 3 obrażenia wybranemu celowi. Mi, tak? Jasne, że tak. 19 do 0,5. No i na razie pasuje.
Ja mam jeden pieniążek, który wydaję na to, żeby zagrać kartę wydarzenia. Zyskaj 4 punkty i dobierz 2 karty. Co za koleś? Co za koleś? Nie no, to muszę sobie zostawić na później. No to ja pasuję. Tak mi karty nie siedzą. To jest jakiś dramat. Dobra, pas. Czyli moja tura, tak? Zagrywam. Uwaga. Robię tak, żeby ten wpłynąć na twoje... Zagrywam rycerza chwały. Płacę za niego jeden. Do 2 wybranych czempionów otrzymuję w tej turze plus 6 obrażeń. Kronikarka i rycerz chwały. W sensie plus 6 do... ataku. Bicia. No to trudno. Tam, poczekaj. Tam nic nie mam, dobra. Zadaj 2 obrażenia wybranemu celowi. To jest... Za 0. Ale to nie ma zrywu, nie możesz nim bić. Ale jest moja tura, ale kochanie. Ale on jest dopiero przygotowany. Ale on ma hołd, zadaj 2 obrażenia. Jezusie! Co za lama! Co za lama, dobrze? Dobrze? Dobrze. Było? Było. Złam wybranego czempiona o koszcie 0 i zyskaj tyle punktów, ile wynosi jego obrona. Okej, 5, tak? Tak. Nie wiem, czy to mi coś da, ale zawsze to jest 5 w przód. 24. Przydałeś się. Dobrze sobie dałeś radę. Okej, 13 w ciebie. Nie wierzę ci. 7 i 6, 13. No mam sobie za tamtego drugiego też odejmować od razu, bo nie wiem. Którego drugiego? Nic, nieważne. Nie mogę, mogę nim zaatakować. Ojejku, bo on ma zryw. Nie powinieneś teraz nim atakować. Ten jest już użyty, więc teraz będę atakować tym. I w tym momencie on ma 6 plus 6, czyli ma 12. Wygrał tylko dlatego, że mu podpowiedziałam. Widzieliście to. Widzieliście, nie zrobiłby tego. Wiesz, co jest najlepsze? Mogłem zniszczyć cię 4 tury temu, jakby 5 babcia tur miała temu. Wąsy, to by była dziadkiem. Ale wiesz co, ile mi brakło, żeby cię zniszczyć? Jeden. Jeden, żeby ci na hita po prostu te swoje 16 HP zniszczyć. Miałem 15 na rękach. Dziękuję. To wygrałeś tylko dzięki mnie, umówmy się. Tak, to jest twoja zasługa, że dobrze rozporządzałem kartami. Mam nadzieję, że... To by było dobre. Muszę złamać wszystkich czempionów, włącznie z nim. No ja tutaj też miałem ciekawe karty. Wypędź czempiona. Koks. Tego nigdy nie widziałem. Tej karty nigdy chyba nie widziałem. Nie, grałeś z nim ostatnio. Tak? Tak. Już mi się mylą. Dla mnie najbardziej tiki była ta karta, bo do końca jej nie rozumiem, to mogę się wam przyznać szczerze. Zadaj po 7 obrażeń każdemu czempionowi i graczowi łącznie z tobą. Czyli by wychodziło na to, że tak jak zrobiłam, zabiłam, że tak powiem, czempionów Łukasza, bo mogłam, zadałam 7 obrażeń Łukaszowi, bo mogłam, 7 obrażeń sobie, bo musiałam. I zniszczyłam sobie jednego czempiona, bo miałam tam za jeden tarczy. Jeżeli jakoś inaczej czytacie tę kartę, to dajcie nam znać, bo... Nie, bo... No to byłaby zbyt mocna karta, która niszczy całą talię przeciwnika i jeszcze... Znaczy, no wydaje mi się, że to dobrze odczytałam. Ja miałam tam cyklopa, tak? Dobrze pamiętam. Nieważne, tak, cyklopa, który miał 17 obrony, więc jego nie mogłam zniszczyć. Ale wydaje mi się, że odpowiednio to zagraliśmy. Jeśli macie jakieś uwagi do naszej rozgrywki, to serdecznie zapraszamy do informowania nas w komentarzach. Twoja ulubiona karta była u mnie następna. A widzisz. Do informowania nas w komentarzach. Tak jak już wam powiedziałam w poprzednim gameplayu, my się tej gry jeszcze uczymy. Tak naprawdę jeszcze nie wszystkie karty się przewinęły przez nasze ręce. Nie, no przewinęły się, nie przesadzam. Nie, tej jeszcze nie widziałam, tego właśnie rytualisty zgubonosiciela. Tylko, że ja mało grałam czerwoną talią, w sensie złą talią, jak to tutaj jest powiedziane. Dobra, szybkie podsumowania po naszych kilku rozgrywkach w tą grę są takie, że
To nie jest raczej gra dla kogoś, kto startuje w świecie planszówkowym, w świecie karcianym, może tak to nazwijmy. Mhm. Jeżeli miałabym komuś polecić jakąś grę karcianą, to na początek to byłoby to Star Realms. W Hero nie grałam, więc nie mam zdania, ale dużo ludzi mówi, że to jest bardzo podobne do Hero. Co do samej trudności tej gry, to tak jak już się chwaliłam, bądź nie w ostatnim odcinku, ja mam, a nawet miałam pewne problemy z nią, żeby załapać ten mechanizm, że odbijamy sobie tak piłeczkę, tak? Łukasz mnie atakuje, po czym ja myślę, że się wybroniłam i nagle jeszcze raz i jeszcze raz. Więc to było dla mnie trudne do zrozumienia. Przyznam szczerze, że Łukasz ma dość dużą przewagę w tej grze nade mną, ale to też wynika z tego, że on częściej grał w takie karcianki. I to jest gra, której się trzeba nauczyć, moim zdaniem. Trzeba znać mniej więcej, jakie karty ma się w talii, jak ich można używać, co ewentualnie nam może dojść na rękę. Mhm. Więc siadanie do rozgrywki z kimś, kto nigdy nie miał styczności z Epikiem, to jest tak jak wzięcie małego dziecka i powiedzenie, chodź, ja cię nauczę grać, ale pierwsze cię rozwalę. No, tutaj źle to zabrzmi z moich ust, ale musicie mieć stałego partnera do gry albo partnerkę do gry w Epika, ponieważ znaczy, jeżeli chociaż jedna osoba będzie miała jakiekolwiek doświadczenie w Epiku wcześniej, na 99,9% będzie niszczyć osobę, która nie grała nigdy w tego typu gry. I tu jest też ważna informacja taka, że może nie tyle stałego partnera, co kogoś, kto też grywa w takie gry, tak? Żeby ten poziom był wyrównany, bo jeżeli... To dobrze widać na naszym przykładzie. Ja nie bardzo grałam w takie gry, więc jestem troszkę w tyle, ale muszę powiedzieć na obronę tej gry, że z rozgrywki na rozgrywkę ta jest coraz mocniejsza. Tak, no. To mi się jakoś układa już powoli. Już załapałam ten mechanizm, więc można, że tak powiem, w to grać bez wyrzutów, że Boże i tak zaraz przegram, tak? Dobra. To tyle w dzisiejszym odcinku. My jeszcze raz dziękujemy Gameboxom, którzy podarowali nam matę do recenzji. No, co ja mogę powiedzieć o tej macie? Dodaje klimatu milion, jak to mówią. Ten smoczek jest świetny. Podoba mi się ten smoczek. Zresztą ta pani też mi się podoba. Nie powiedziałem tego głośno. Nie patrz tam na słońce. Słońce oślepia. To jest słońce? Coś chciałeś rzec? Nieważne. Dobra, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na tego typu gameplayach. Mam nadzieję, że ten odcinek wyszedł dobrze. Fajnie, dobrze. No one są no tak testowo jeszcze przez nas robione. Staramy się dopieścić je jak najlepiej potrafimy, a wy dajcie nam znać, czy podoba wam się taki materiał przez nas zrobiony. Trzymajcie się ciepło. I grajcie w gry planszowe. Cześć. Cześć.